Rafał, gratulujemy kolejnej zawodowej wygranej. Jak oceni swój dzisiejszy występ? Tak jak miał być, czyli byłem wolny, mało świeży, można powiedzieć, jeżeli chodzi, nie chodzi o zapach, znaczy teraz jestem już mało świeży i z zapachem. Wolny, mało świeży, mało ciosów, no bo gdzieś tam asekuracyjnie wiadomo, no obawiałem się właśnie tego, co się stało. Także to, tak jak mówiłem, no ja to traktuję jako sparring, to jest walka taka na przetarcie przed walką za 2 tygodnie, także mówię, w środę zrobiłem sparring 6 rund, w poniedziałek robiłem sparring 8 rund, w wtorek, czwartek normalnie treningi, także wczoraj tylko zrobiłem wolne i dzisiaj walka i teraz miałem 2 dni przerwy i do przodu. Co się stało z tym łukiem brwiowym? Łokieć. Wszedłem w prawo na wynik, niechcący gdzieś tam zderzenie z łokciem, wiadomo, łokieć wytrzymał, oko nie. Czujesz taki żal do sędziego, że zatrzymał ten pojedynek, nie pozwolił dalej jego kontynuować? Nie, bardzo dobrze. Powiem szczerze, że po cichu liczyłem właśnie, że tak się stanie, bo nie widziałem tego, że to jest aż tak bardzo, tak, ale widziałem krew leci i jest, kurczę, rozcięcie, no a wiadomo, w perspektywie walka ważniejsza za 2 tygodnie, także powiem szczerze, że się pierwszy raz w życiu ucieszyłem, że sędzia przerwał walkę. Myślisz inaczej. Za 2 tygodnie, 26 w Legionowie, będziesz boksował z Kamilem Szermetą. W związku z tym, że masz tak duże rozcięcie łuku brwiowego, twoja walka jest zagrożona? Nie, nie. Tu lekarz mówi, że do tydzień czasu zagoi się, ściągamy za tydzień klipsy i myślę, że nie będzie żadnego problemu. Czyli dzisiaj spać, jutro wstajesz i szykujesz się na Szermetę, tak? Nie, jutro pojadę sobie z dziećmi jeszcze na plac zabaw, na basen. Nie, bo rozmięknie. Na plac zabaw tylko pojedziemy, zjemy jakieś lody, ciastka i koledzy jadą pić wódkę, ja to nie mogę, bo wiadomo, walka później 31 maja, także ja dopiero piję w czerwcu. Oglądałeś jakieś materiały Kamila? Wiesz, czego się możesz po nim spodziewać? Jeszcze nie. Tak naprawdę teraz może nie nastawiam się na tą walkę dzisiejszą. Nie nastawiam się na tą walkę dzisiejszą, też się oczywiście nie olewałem, ale będę dopiero oglądał od jutra. Czyli tak nie za bardzo się przygotowujesz na Kamila Szermetę. Mogę chyba nawet powiedzieć, że go delikatnie olewasz, tak? Nie, no bez przesady. No, a ty nie podkręcaj, ty kurde, dobry. Nie jest tak. Trenuję ciężko. Trenujesz tak naprawdę 5 tygodni tej walki, także zostało mi 2 tygodnie i taki był plan, że tak powiedziałem, w tym tygodniu robię sparingi, w tym tygodniu robię walkę. 2 dni odpoczywam i jedziemy dalej, także normalnie się szykuję na formę, będę miał dopiero za 2 tygodnie. Także mówię, no dzisiaj ja się czułem wolny, dzisiaj się czułem, mało biłem, gdzieś tam asekuracyjnie, no bo wiadomo. Co będzie twoim atutem w ringu oprócz doświadczenia? Wszystko. Jestem tylko może mniej przystojny, ale jak stawię czwórkę, to będę nie zaciachał. Wiesz o tym, że Kamil się bardzo mocno na ciebie zbroi, trenuje, jest młody. Wiadomo, nie ma takiego doświadczenia, ale na pewno tanio skóry nie sprzeda. No ja nie zamierzam kupować, ja tam pierdzielę, ja tam już skórę mam, już kurwa z niedźwiedzia, mam z wilka, mam jeszcze z borsuka i mam jeszcze ze skunksa, także jego mi nie potrzebna. Nie boisz się, że na koniec twojej zawodowej bokserskiej kariery może ci się podwinąć noga? Ja się niczego nie boję, kurna, ja się tylko boję siebie i się boję czasami żony, jak mnie czasami dusi, kurna, i krzyczy w nocy, duszę, duszę, że tu ja tak mówię. Pracowita wiosna przed tobą, bo tak, 26 w Legwie, lato, 26 w Legionowie Kamil Szermeta, 31 maja Łukasz Maciec, czy ta walka z Maciecem jest już potwierdzona? Jest już potwierdzona, zaliczkę wziąłem za Szermetę, zaliczkę wziąłem za Majca i wszystkie pieniądze wydane, także walki będą muszą się odbyć, no bo kurde, ale by trzeba zaliczkę oddać, no. Czyli bez względu na to, czy będzie kontuzja w Legionowie, czy walkę wygrywasz, czy przegrywasz, to do walki z Łukaszem Majcem przystąpisz, tak? A teraz Szermetę jedne ja z łokcia i będzie po jeden. A kto będzie trudniejszy, Kamil Szermeta czy Łukasz Maciec? Myślę, że zdecydowanie Maciec, że jednak jest troszeczkę bardziej, można powiedzieć, żywym zawodnikiem, więcej bije. Bardziej niewygodny, myślę, także myślę, że jednak Łukasz. W czerwcu ostatnia twoja walka na zawodowym ringu, wieszasz rękawice na kołku? Ja na kołku, to kurna, myślę, że powieszą nas, bo kurna w czerwcu nie walczymy, tylko w czerwcu jedziemy do Pragi, lecimy składem 10 najlepszych kolegów, będzie niezła zabawa, kończymy moją karierę bokserską i opijamy mojego synka, który się może już urodził, SMS-a dostałem, może jeszcze raz zobaczę w telefon. Wyjazd, później ze 3 dni zdychania i biorę się do roboty ciężko, bo 4 października debiut na gali KSW. Ciężko jest pogodzić te treningi bokserskie z tymi do KSW? Ciężko, dlatego żeśmy ustalili z Maćkiem, że z Maćkiem Kawulskim, że do czerwca mam skończyć karierę i się zająć już tylko parterem, żeby przede wszystkim ćwiczyć parter, także będzie już naprawdę koniec boksu, 60. walka 31 maja i koniec i dusimy.
Powiem ci, Rafał, tak, ciebie walczącego nogami sobie wyobrażam, rękami jak najbardziej, ale Jackiewicza tarzającego się po macie sobie nie wyobrażam. No i tu się wszyscy zdziwicie, bo będę robił tak duże! Trenujecie naprawdę mocno ten parter? Teraz odpuściłem, powiem szczerze, że teraz do tych trzech walk teraz odpuściłem. Wcześniej jak walczyłem z Michałem Żeromińskim i później tutaj w Częstochowie też w listopadzie, to trenowałem cały czas. U nas tuli parter, kopałem, boksowaliśmy, oczywiście robiliśmy sparingi, tarcze, biegałem, robiłem siłownię, ale też robiłem parter. Teraz troszeczkę odpuściłem, bo dwie ciężkie walki teraz mnie czekają. Tu wiedziałem, że Filip, ambitny, dobry zawodnik, ale jest na moim podwórku, także nie oszukujmy się, miałem lepiej, tak, wygodniej. No, u niego na podwórku z nogami bym miał pewnie większy problem, ale był u mnie, tak. Teraz dwie ciężkie walki i dlatego odpuściłem, a później... A wiesz już z kim i gdzie będziesz debiutował na KSW? Chcieli mi dać leworęcznego, powiedziałem, że nie chcę leworęcznego, nie będę leworęczny, nie lubię, nienawidzę, nie będę i nie będę. Ale kiedy? Jesień, tak? Tak, 4 października w Szczecinie. Pierwsze na pewno pojedynki, będziesz unikał chyba tego parteru, tak? Nie, właśnie leczył, kula, będę się pchał, będę dusił, będę łapał, będę robił gilotynki, kurde, będę zakładał Nelsonka. Zobaczycie, kurde. Widzę, że ciągnie cię do tego KSW i do tego duszenia. Tak, powiem wam, moje całe życie to takie jedno wielkie KSW, tylko kiedyś żeśmy się tarzali pod płotem na zabawie, na dyskotece w Kubieli, a teraz będziemy też w klatce, kurczę, bo tam też było takie ogrodzenie, jak klatka jest, tylko chamy grali, kurde, na bębnach i na gitarach, kurczę, także tak w domu się będę czuł. Kontrakt KSW, na jaki okres podpisałeś, na ile walk i czy można na tym dobrze zarobić? Nie rozmawiamy o pieniądzach, to przecież pieniądze nie wszystko, chłopaki, nie? Ale bez pieniędzy to... Nie, kontrakt podpisałem na 4 walki, jak podpisałem, to znaczy, że mi wszystko pasuje, także nawet wszystko jest lepiej, jak miało być. Tam plus jeszcze premia jakaś za wygraną walkę, plus jeszcze tam jeszcze jakieś reklamka na plecy, jeszcze coś, także zbiera się kasunka, że opłaca mi się tarzać, opłaca mi się to robić, opłaca mi się przestawić i po pierwsze, a tak naprawdę najważniejsze, to mi się to zaczęło podobać, także kiedyś wiadomo, mówiłem wszyscy to co wszyscy, co się nie znają, te lamusy, kurna, ja też kiedyś byłem lamusem, bo też mówiłem, o co to tam za tarzanie, jest naprawdę tu wiele, kurde, techniki, tu naprawdę jest, naprawdę trzeba włożyć dużo pracy ciężkiej, żeby w ogóle się właśnie tak tarzać. Kurde, jest to naprawdę niesamowite, jest to... Zaczęło mi się podobać po prostu. Rafał, dziękuję ci za rozmowę, jeszcze raz ci gratuluję dzisiejszej wygranej, życzę ci zdrowia, i powodzenia w KSW. Dziękuję.